Roman Nowotarski jest jednym z najwybitniejszych mieszkańców Zabrza, wykładowcą akademickim, a przede wszystkim malarzem o światowej sławie. W swojej sztuce koncentruje się na naszym regionie, malując śląskie kopalnie, podwórza oraz inne elementy znanej nam rzeczywistości. Jego pracę można oglądać od wtorku w zabrzeńskiej galerii Cafe Silesia. Wystawa jest zorganizowana głównie dla uhonorowania jubileuszu 50-lecia pracy twórczej pana profesora Romana Nowotarskiego. Wystawa sama będzie trwała do 16 maja. Obrazy profesora były wystawiane w wielu krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Wielkiej Brytanii i Francji. Roman Nowotarski nie zajmował się w swojej karierze wyłącznie malarstwem. Współpracował także z teatrem egzystencjalnym STG w Gliwicach, był scenografem i inscenizatorem filmowym, ale przede wszystkim jest znany jako malarz i dzięki swoim obrazom zasłużył sobie na miano jednego z najwybitniejszych współczesnych polskich artystów. Podziwiam w nim ten klimat śląski, te podwórka, te stare zabudowy, to wszystko jest jakby bardzo, bardzo bliskie mi. Obecnie profesor prowadzi zajęcia rysunku i malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Ponadto komponuje i śpiewa ballady w piwnicy pod Baranami w Krakowie. Jest aktywnie zaangażowany w sprawy Zabrza. Na otwarciu wystawy w Cafe Silesia wystosował apel do władz miasta o zadbanie o niszczejącą zabytkową wieżę ciśnień znajdującą się przy ulicy Sienkiewicza, która jest zabytkiem architektury przemysłowej nieprzeciętnym. A tymczasem niszczy, jest dewastowana, a ma niezłe pomieszczenia, które gdyby się zrobiło remont, to miałoby siedzibę muzeum. Dołączając się do niniejszego apelu, serdecznie polecamy Państwu wystawę dzieł tego wyjątkowego artysty.